Cześć Boże, witam serdecznie i na samym początku chcę Ci zadać pytanie. Czy teolog może być milionerem? Czy teolog może być bogaczem? I zanim się udzieli odpowiedzi na to pytanie, pewnie w głowie pojawiają się różne myśli. Czy to rzeczywiście jest możliwe, czy to jest realnie, czy teolog jest przygotowany do tego, żeby działać w sferze biznesu, żeby zdobywać pieniądze, żeby posiadać. A po drugie, i to myślę jest nawet ważniejsze, wielu będzie zastanawiało się, czy to wypada, czy to jest etyczne, czy to jest zgodne z Pismem Świętym, że ten, który swoje życie poświęca Bogu, jednocześnie posiada pieniądze. Kiedy rzucamy hasła bogacz i Pismo Święte, to jestem gotów przysiąc, że w 95% czy może więcej procentach od razu przypomina nam się przypowieść o bogaczu i Łazarzu i o smutnym końcu tego bogacza. Ale przecież w Piśmie Świętym jest i błogosławiony bogacz. Zajrzyjcie do Księgi Syracha. Bo nie rzecz w tym, że się posiada pieniądze, ale rzecz w tym, jakie jest w nas przywiązanie do tego, żeby posiadać, jaki jest pęd za tym, żeby posiadać i czy traktujemy to jako absolutny cel, który chcemy osiągnąć, depcząc po drodze wszystkich ludzi i wszystkie zasady, czy dążymy do bogactwa w sposób etyczny, podobający się Panu Bogu. Chcę zaprosić Cię na szkolenie, na coś, co jest rzeczą chyba niespotykaną do tej pory w Polsce na rynku szkoleń. Szkolenie na temat bogacenia się w oparciu o zasady, żeby być w zgodzie z sobą, ze swoim sumieniem i z Panem Bogiem. Reklamuję i zachęcam do udziału w czymś, w czym sam będę brał udział. Nie na zasadzie gościa tego szkolenia, nie w charakterze uczestnika, będzie to coś pośredniego. Może kiedyś się tym dokładnie podzielę, ale będę w Warszawie, będę na tym szkoleniu, sam jestem ciekaw szczegółów powiedzmy tego szkolenia, sam się nie mogę doczekać, żeby w tym szkoleniu uczestniczyć i trzymam kciuki, żeby wszystko wypadło. Szczegóły tego wszystkiego poznasz klikając w link pod tym filmem. Mam nadzieję, że się spotkamy. Mam nadzieję, że się zobaczymy i rozpocznie się coś bardzo ważnego i nowego w Twoim życiu. A w takim postscriptum chcę Ci powiedzieć o pewnym teologu, który stał się milionerem. Może nie milionerem w sensie posiadania, choć nie wiem tego dokładnie, ale milionerem w sensie posiadania dużej firmy, która dostarcza źródeł utrzymania dla rodziny, dostarcza utrzymania dla osób, które są zatrudnione w tej firmie, firmy, która działa w sposób etyczny, firmy Tolle.pl, księgarni internetowej, jednej z dwóch najlepszych katolickich księgarni internetowych, którą tą księgarnię założył przed laty i prowadzi, jest właścicielem Paweł Królak, teolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który na wspomnianym szkoleniu będzie obecny i będzie mówił na temat rozwoju swojej firmy, jak od nieposiadania niczego doszedł do pięknie prosperującego przedsiębiorstwa, które czyni wiele dobrego. Ale to wszystko przez link, który jest na dole. Szczęść Boże.